Zapraszam. Panie profesorze, no jeszcze ja zostałam. Pani Kasia, zastępuje pani Kosię? Nie, ja tu jestem studentką, wie pan. A, to zmienia postać rzeczy. Proszę, zapraszam na studentkę. Oczywiście. Zapraszam, pani przyszła na zaliczenie przedmiotu. Ja zawsze rozumiem. Zaliczam. Zalicza pani przedmiot dzisiaj tak, chemii. Dzisiaj chemię fizyczną, tak. Jest. Chemię fizyczną mówi pani, tak? To proszę indeks, proszę panią. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To jeżeli jesteśmy już przy tej chemii, to niech pani tak określi definicję chemii. Definicja? No, wypadałoby coś powiedzieć na ten temat. No to jest bardzo proste. Dwa jądra, tak? W prącie ociera się, jest reakcja. Ale pani mówi o fizyce nieprawie. A ja prosiłem o chemii. Ja dla ułatwienia poprosiłbym, proszę panią, żeby może pani... niech pani poda wzór na wodę. Dla ułatwienia to dobrze zaczyna się na H. HWBC? Nie. HWBC nie jest reakcją chemiczną. I działam często. Ale przez samo H można by było pomyśleć, że to jest jakiś tlenek. Nie, proszę panią. To nie chodzi o tego typu rzeczy. Widzę, że pani znowu się nie przygotowała. No pani tak, pan tak mi powtarzał, że całe życie jestem w błędzie. No dobra. A ojciec mówi, że jest spoko, dopóki się nie odezwę. No ale pani jest taka ładna, jak tatuś i mamusia. No, to co ja mogę zrobić? A, dziękuję. Jak moglibyśmy, czy w ogóle moglibyśmy wymienić w takim układzie... Numerami telefonu? Ja myślałem o czymś innym, o takich płynach ustrojowych, ale jeżeli pani chciałaby zacząć od numeru telefonu, no bardzo proszę. On schnął. Proszę pani. Pani bardzo. Rozumiem. Z tego wyrażenia. Ale to. Pan mi pomoże. Ej, proszę panią. Ja zawsze też miałem problemy. O! I razem, żeby nie było, że ja tak sama, nie? To ja też. Pani Sandro. Dla mnie nie przystoi. Jeszcze ktoś pomyśli, że jestem nieobyta. Pani Sandro, ale to nie wypada. Nie wypada. Ale jest panie to... profesorze, jesteśmy sami swoi. Ja można tym strzelić generalnie. Co to można? Panie profesorze. Pani Sandro? Ja może za bardzo pomarszczonej kury mózgowej nie mam, ale potrafię marszczyć. O marszczeniu już pani mówi? Panie profesorze, dziękuję. No to niech pani da ten indeks. Proszę panią. Piątka.